Cześć, z tej strony Kuba Karasek. Mam dzisiaj dla Was test odzieży marki Brubeck. Odzieży do biegania, zwłaszcza na nadchodzący teraz czas, czyli sezon jesień, zima i wiosna. Jeśli chodzi o samą markę, co jest charakterystyczne, to to, że marka Brubeck to polska marka, co dla niektórych osób może być zaskoczeniem, bo nazwa może być nieco myląca. Ale jest to polska marka, polskie rozwiązania i szyte także u nas w kraju. Więc jeżeli chcecie wybierać ciuchy, które powstają w polskich szwalniach, to marka Brubeck na pewno jest jedną z tych, które należy wziąć pod uwagę. Mamy kilka rzeczy przetestowanych i kilka rzeczy do omówienia, więc nie przedłużając, przechodzę do swojej recenzji. Idziemy od góry. Od góry, czyli od czapki. Czapka biegowa marki Brubeck, ta, z którą mam do czynienia podczas swoich testów, to czapka, która może pełnić dwie funkcje. Pierwsza, tak jak ja z niej korzystałem, czyli po prostu zwykła biegowa czapka, ale druga, myślę, że do wykorzystania wtedy, kiedy będzie mróz, kiedy będzie zimno, to pierwsza warstwa, czyli taka czapka pod czapkę, że tak powiem. Dlaczego? Dlatego, że to, co najbardziej irytujące w czapkach biegowych, przynajmniej w moim przypadku, ale wiem też, że u wielu innych osób, to to, że czapki często swędzą, powodują to uczucie, które nazywamy gryzieniem. Tutaj czapka wykonana z wełny Merinos jest bardzo miła w dotyku, jest lekka, jest przewiewna i nie powoduje właśnie tego nieprzyjemnego uczucia. Ok, idziemy dalej. Druga rzecz, o jakiej powiem, z akcesoriów, czyli rękawiczki. Jeśli chodzi o rękawiczki marki Brubeck, również spełniają bardzo podobną rolę jak czapka, czyli mają możliwość podwójnego zastosowania. Po pierwsze, jako podstawowe rękawiczki do biegania w chłodniejsze dni, ale wtedy, kiedy jeszcze nie jest zbyt zimno, i sprawdzają się naprawdę doskonale. Mają bardzo długie, wygodne palce. Są same w sobie też bardzo długie. Jeżeli się przyjrzycie, jak wygląda na rękawie, to jest rozmiar LXL i sięga daleko poza nadgarstek, a muszę powiedzieć, że nie należę do osób, które mają najmniejsze dłonie. Jeśli chodzi o samą ich wygodę, materiał też jest bardzo przyjemny w dotyku, jest bardzo elastyczny, fajny i również mogą służyć po prostu jako pierwsza warstwa pod grubsze rękawiczki, jeżeli przyjdą zimniejsze dni i jeżeli marzną Wam dłonie podczas biegania. Oprócz czapki, oprócz rękawiczek mieliśmy też do przetestowania pierwszą warstwę odzieży biegowej. Jej w tym momencie nie widać, może pokażę fragment na ręce. Pierwsza warstwa, długa bluza termoaktywna z długim rękawem. Ultra cienka, ultra lekka i nie boję się zaryzykować stwierdzenia ultra wygodna. Naprawdę to jest warstwa, która po pierwsze pozwala biegać długie dystanse, bo jak wiemy, im dłuższy bieg mamy do wykonania, tym bardziej ten komfort jest istotny. I nawet przy biegach trwających kilkadziesiąt minut, ponad godzinę, dwie godziny, co też się zdarzyło podczas testów, nie miałem żadnych nieprzyjemnych otarć, jakichś sytuacji, które spowodowałyby dyskomfort. A nie ukrywam, że należy do osób raczej wrażliwych na jakość ciuchów, w jakich biegamy. Także jeśli chodzi o tę pierwszą warstwę, zdecydowanie sprawdziła się doskonale. Ona ma bardzo fajne zastosowanie, bo jest uniwersalna ze względu na to, że można z niej korzystać zimą jako tę pierwszą, taką podstawową warstwę, ale też w cieplejsze dni bardzo fajnie sprawdza się jako po prostu jedyna bluzka, w której biegamy i daje takie wówczas poczucie chłodu, ponieważ jest dość cienka i lekka, więc fantastycznie sprawdza się przy bieganiu. Miałem też okazję przetestować koszulkę marki Brubeck, koszulkę biegową, termoaktywną, która przede wszystkim, jeżeli popatrzymy na ciuchy, z którymi miałem do czynienia, wyróżnia się kolorami. Czerwono-granatowa koszulka, również bardzo wygodna, dość obcisła i ze względu na to, że jest taka obcisła,
także może być wykorzystywana jako ta podstawowa pierwsza warstwa w cieplejsze dni, kiedy szukamy jeszcze jakiegoś takiego elementu ochronnego, zwłaszcza przed poliestrowymi koszulkami. Wówczas powinna sprawdzić się doskonale. Ponieważ jest z krótkim rękawkiem, to była przeze mnie wykorzystywana albo do biegania w ciepłe dni, po prostu w krótkim rękawku, albo jako druga warstwa na pierwszą cienką warstwę. I też wówczas sprawdza się bardzo dobrze. Co jeszcze mamy? Mamy także bluzę. Bluzę zapinaną na suwak. Niezwykle wygodna, bardzo dobrze izolująca, bardzo ciepła. Nawet w temperaturach w okolicach zera tak naprawdę ta bluza plus pierwsza warstwa była wystarczająca do tego, żeby czuć komfort termiczny podczas treningów. Jej mocne strony to elementy odblaskowe. Odblaskowy suwak, ładnie wyeksponowane odblaskowe logo marki Brubeck. I to oczywiście są elementy, na które warto zwracać uwagę przy wyborze odzieży biegowej, dlatego że w okresie od jesieni do wiosny często treningi realizujemy po zmroku, więc każdy dodatkowy element odblaskujący to po prostu zwiększa nasze bezpieczeństwo i warto mieć ich jak najwięcej. Suwak jest bardzo wygodny w użytkowaniu, bardzo łatwo się z niego korzysta. Nie zacina się, nie powoduje jakiegoś problemu przy zdejmowaniu. To też jest charakterystyczne w przypadku bluz biegowych z suwakiem, że często stosujemy je na rozgrzewkę, stosujemy je jako taką warstwę dodatkową, kiedy chcemy się po prostu rozgrzać i do zasadniczego treningu podchodzimy, łatwo zrzucamy tę bluzę i biegamy sobie dalej na szybszych jednostkach. Jeśli chodzi jeszcze o tę bluzę, materiał tutaj jest troszeczkę grubszy, ale również przyjemny w dotyku i tak jak wspomniałem, bardzo dobrze sprawdza się, jeśli chodzi o właściwości termoregulacyjne. Muszę powiedzieć, że jest to jedna z lepszych bluz biegowych, z jakimi miałem do czynienia w swojej już wieloletniej przygodzie biegowej. Co do leggingsów biegowych, warto jeszcze zwrócić uwagę na samą ich konstrukcję. Są wykonane tak, co zresztą jest charakterystyczne dla większości elementów odzieży biegowej marki Brubeck, by miały jak najmniej szwów, a jeżeli już mamy do czynienia z jakimiś szwami, w końcu jakoś to trzeba uszyć, to te szwy są płaskie i są tak wykonane, by nie powodowały żadnych podrażnień podczas długiej aktywności fizycznej. I mówię tutaj rzeczywiście długiej, bo również na długich treningach sprawdzają się bardzo dobrze. Żadnych dyskomfortów, żadnych obtarć nie doświadczyłem podczas już naprawdę kilkunastotygodniowych testów tej odzieży. Jeśli chodzi o ciuchy biegowe marki Brubeck, to zdecydowanie warto rozważyć je osobom, które szukają wygody, które poszukują komfortu podczas biegu, nieskrępowanych ruchów, dlatego że jest to odzież faktycznie przeznaczona dla osób aktywnych. Doskonale sprawdzi się w przypadku biegaczy, zarówno na dłuższych treningach, jak i na krótszych, szybszych jednostkach. Jestem przekonany, że także na zawodach. I jeżeli ktoś szuka ciuchów polskiej marki, jeżeli ktoś szuka ciuchów wysokiej jakości, jeżeli szukacie odzieży na dodatek pomimo spełniającej te pierwsze dwa wymagania, a jeszcze będącej w rozsądnej cenie, to uważam, że Brubeck zdecydowanie jest tym wyborem, z którego będziecie zadowoleni i który sprawdzi się przez długi, długi czas na biegowych ścieżkach. Myślę, że o każdej porze roku.